Cześć, witam Cię serdecznie w mojej pracowni, tu Izabela. Dzisiaj mam na sobie bolerko, które jest jedną z moich propozycji na walentynki, które możesz kupić, możesz z niego zrobić spódnicę lub owinąć się jak zwykłym szalem. Możesz zaszaleć i też możesz sprezentować jej coś takiego. To jest naprawdę fajny pomysł na prezent. Dzisiaj będą dostępne w naprawdę fajnych cenach i w cenie, którą polubi Twój portfel, będą pakowane w właśnie ładne torebki. Także polecam Ci, jeżeli chcesz coś kupić wyjątkowego na walentynki i sprawić, żeby Twojej kobiecie zrobiło się gorąco nie tylko na Twój widok, to bardzo Ci polecam te szale. One są w trzech w tym momencie wersjach. I ja je produkuję po jednym egzemplarzu. Niestety w pandemii nie jestem w stanie więcej. I pod tym filmem jeszcze opublikuję link do filmu, w którym pokazuję, jak się one przemieniają. Także to jest ten kolor. Może być też jeszcze taki fajny, jeżeli Twoja kobieta lubi takie bardziej energetyzujące barwy, to będzie też fajny szal. On jest taki, coś fajnego w nim, że on jest z takimi frędzlami, także można go nosić jako zwykły szal, albo po prostu zapiąć sobie tak z tyłu, albo po prostu odpiąć i jako bolerko. Tutaj jest zapinane na napy, możesz też zrobić z niego, Twoja kobieta może zrobić spódnicę, także fajnie się prezentuje, jest ciepły, miły. Ten materiał to jest 100% tkany w Polsce, także no naprawdę świetny pomysł na prezent, mój pomysł, także wesprzesz moją markę i mnie, także za co Ci bardzo dziękuję, jeżeli się na to zdecydujesz. I trzecie bolerko, taki szal, Easy Szal, ja to nazwałam, bo ja moją markę nazwałam Easy Artwear, ale dlatego, że jak kiedyś pracowałam w Ryanerze, to wszyscy do mnie mówili, ja mam na imię Izabela, Easy, chodź tutaj, ja mówiłam, I'm not easy. Ale tak mi się to spodobało, że Easy Artwear to są rzeczy, które są moje, sygnowane przeze mnie i wytwarzane przeze mnie, ale też chciałam, żeby Easy oznaczało też łatwe, czyli łatwe do przerobienia. Czyli na przykład macie szal, który można przerobić w takie bolerko, jest taka panterka. I ten to już jest mega, mega ciepły, także jeżeli Twoja kobieta jest mega zmarzluchem, albo jeżeli Ty jesteś mega zmarzluszką, to zmarzluszkiem, to polecam Ci ten szal, bo on jest naprawdę taki puchaty i oczywiście można z niego zrobić spódnicę. Ja się pewnie nie dopnę, bo jestem teraz po obiedzie, ale nawet. I jest już na mega, mega, mega ciepło, także no naprawdę fajna sprawa. Nie wiem, czy będzie widać, ale naprawdę coś milutkiego, coś fajnego, takiego cieplusiego na te dni, które są teraz bardzo, bardzo zimne, to polecam, ale polecam, ten szal również sprawdził mi się w lecie, kiedy w zimne wieczory już były w październiku i siedziałam sobie na huśtawce, tam wieczorami lubiłam spędzać na polu, także i po prostu celebrować wieczór. Także ten szal mi się naprawdę też sprawdził, bo brałam sobie, tylko się okrywałam na ramionach i było mi dużo, dużo cieplej. Także to jest prezent, który wesprze to, że będzie jej gorąco. I jest do tego pięknie pakowany, także polecam Ci. Drugim prezentem, który u mnie kupisz, to oczywiście etui na okulary, może być na okulary korekcyjne albo przeciwsłoneczne, które gorąco Wam polecam, bo to jest naprawdę fajne prezent, gdzie to jest drewno, że akurat nie dzisiaj te zrobiłam. Każdy jest inny, po prostu na ten układ słoi. Nie ma dwóch takich samych etui. Można też zamówić z grawerem, ze spersonalizowanym napisem. Także jeżeli chcesz taki prezent od polskiej projektantki, czyli ode mnie i osoby, która naprawdę jara się tym, co robi, no to jest naprawdę... Ja uwielbiam swoją pracę i życzę wszystkim, żeby mieli taką pracę jak ja, bo ja uwielbiam wymyślać nowe rzeczy, robić też, bo niektóre już zostały wymyślone, nie wymyślam etui na okulary, ale po prostu dopieszczać te przedmioty, po prostu je... Wiem, ile to jest godzin spędzonych
z farbą i z papierem ściernym, ale ja to kocham robić, więc i mam nadzieję, że Wy też polubicie te przedmioty, bo ja je naprawdę lubię, testuję na sobie, rodzinie, znajomych, przyjaciołach i klientach, bo moją markę założyłam w 2014 roku właśnie z myślą, żeby kreować, czyli dawać ludziom coś, czego jeszcze nie ma. I uważam, że udaje mi się, mam takie trzy topowe produkty, których jeszcze nie ma, nie widzę, nie są powszechne, nie znajdziesz ich w sieciówkach, to jest coś tutaj, co powstaje w Krakowie z uśmiechem, radością i miłością twórczą, naprawdę, że polecam Wam to etui. I jeżeli chcesz podarować biżuterię swojej kobiecie, to namawiam Cię, pokazywałam Wam już te kolczyki, ale teraz do tych kolczyków kulek. To są kolczyki 3 w jednym, czyli kupując jedną parę, tak naprawdę masz 3, czyli mogę sobie zrobić takie eleganckie kolczyki kulki z takim połyskiem. Wiecie, jak Twoja dziewczyna lubi vintage, teraz jest taki styl modny też w domu, żeby kupować meble z PRL-u i je odnawiać na taki mocno nowoczesny sposób. To te kolczyki właśnie mi się kojarzą z takim troszkę PRL-em, ale w dobrym słowa tego znaczeniu, bo są takie z połyskiem, fajne i do nich można sobie zamówić albo też dobrać nakładkę, ale ja te nakładki wcześniej prezentowałam z drewna, a teraz są z filcu i też to fajnie wygląda. Powiem Wam, że tutaj mam przykład takiego kolczyka właśnie już założonego. Co jest fajne w nim, to, że on naprawdę przyciąga wzrok i jest lekki, nie obciąża ucha, co jest dla mnie mega, mega plusem. Ja projektuję tak naprawdę też dla siebie, więc wiecie, jak mi się coś podoba, chciałabym coś nosić, to sobie to po prostu zrobię. I mam też takie minimalistyczne półksiężyce. Może ten by mi bardziej dzisiaj pasował, ale pokażę Wam, to jest kolekcja próbna, którą robiłam w mojej szkatułce. Cały czas powiększa się ta kolekcja, bo te kolczyki, które prezentuję, no to one nie są na sprzedaż, ale... Znaczy są na sprzedaż, ale to nie są te same kolczyki, bo wszystkie, które Wam zaprezentowałam do tej pory, to też ja sobie wzięłam, żeby je nosić, żeby testować. Tak naprawdę wszystkie te pary, które teraz zakładam, to one już są naprawdę dobrze przetestowane na moich uszach i trudno by mi się było z nimi rozstać, naprawdę. Może być też w innym kolorze, prawda? Także możecie te kolory sobie zmieniać, może być też nakładka jakaś inna do tego. Do tych kolczyków akurat nie, mi się wydaje, że może znalazłabym jakąś nakładkę, ale one same w sobie są fajne. U Magdy Mołek możecie zobaczyć takie kolczyki w odcieniu karmelowym, takim jak ten. Także ja chętnie po prostu wykonam dla Ciebie takie kolczyki, jakie sobie życzysz, na prezent, pakowane w takie pudełko, bo miłość jest tak naprawdę najważniejsza dla mnie, bo z miłością dotworzę, z miłością chcę, żeby ludzie się obdarowywali. Miłość w tych trudnych czasach jest dla mnie niezbędna do życia. Także kochajmy się, kochani. To wszystko, co dla Was przygotowałam i mam nadzieję, że będziecie pamiętać o tych prezentach dla mojego zmarzluszka, by był zawsze uśmiechnięty od uszka do uszka. Takie serduszko projektuję na torby właśnie dla kocy. Także żegnam Was, niech to będzie ciepły dzień, bo dzisiaj w Krakowie spadło bardzo dużo śniegu i wszyscy nie mogłam wyjechać, ale dotarłam. Bardzo się cieszę, że dotarłam tutaj do pracowni, żeby się z Wami spotkać. Czekam na Was. Mam nadzieję, że jeżeli szukacie jakiegoś prezentu walentynkowego, to oczywiście zapraszam. Zapraszam też na darmowe warsztaty, które będą 14 lutego tutaj w pracowni. Mam nadzieję, że nie zamarzniemy, bo naprawdę jest zimno. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Dużo miłości, radości i wspaniałości. Iza.